Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Nio 2, moi drodzy, na PC oczywiście. Dobra, wracamy więc, moi drodzy, do przygody tutaj w Nio, więc zaczynajmy bez zbędnego przedłużania. Mamy pomocniczkę w postaci Mumio, więc oczywiście z niej skorzystamy. Przy okazji bierzemy sobie też koteła, bo czemu nie, zawsze się przyda. No dobra, wszystko mam tutaj odnowione, tylko muszę sobie przypomnieć, moi drodzy, bo ostatnio grałem w Nio bodajże w czwartek. Teraz mamy już poniedziałek, troszeczkę czasu minęło, ale to wynika z tego, że ja nagrywam materiały z wyprzedzeniem. Także tak to wygląda, więc muszę się rozejrzeć, przypomnieć sobie co nieco. A wiecie, jak u mnie z pamięcią jest. Przynajmniej ci, którzy są ze mną już od dłuższego czasu, także to sobie wiedzą, jak umie z pamięcią, tak trochę średnio bym powiedział. Ale no, może tragedii nie ma. Dobra, możemy otworzyć z drugiej strony. Wiemy, że mamy na górze drabinę, bo było widać tutaj. Więc postarajmy się dotrzeć jakoś na górę, tylko jak? Chyba trzeba będzie tymi pnączami się przedrzeć i chyba tak po prostu będzie najlepiej. Więc zróbmy to, tylko może przy okazji, skoro już tu jesteśmy, wykorzystamy koteła maksymalnie oraz naszą tutaj pomocniczkę w postaci Mumio, żeby zdobyć jak najwięcej Amerytii. Pamiętajmy, że mamy tutaj ulepszenie, czyli błogosławieństwo tutaj kodam odnośnie właśnie zbierania Amerytii, więc głupotą byłoby z tego nie skorzystać. Przy okazji może zróbmy coś takiego, bo czemu nie? Pięknie, tylko aj, no tylko ten kołowrotek ma ten jeden minus, że jak trafi na przeszkodę, no to odbija i to jest strasznie upierdliwe. Dobra, wiecie co, ruszamy sobie chyba tym pnączem, tak chyba będzie najlepiej, żeby dotrzeć, o właśnie, na dach. I stamtąd powinniśmy w miarę sprawnie przedrzeć się do, o nie, dobra, do tego miejsca, gdzie widzieliśmy zamkniętego, tak, tam gdzie była Kodama oraz bodajże skarb, ale no musiałbym się przyjrzeć dokładnie. Tak czy siak, na pewno warto sobie to przejście otworzyć. Oho, kolejny miniboss. Dobra. Bijemy go. Tylko kurczę, trochę problem z... A, może jednak nie. Chociaż... No. Ha. Nie jeden próbował, kolego. Dobra, mamy tą drabinę. Świetnie. Możemy sobie dzięki temu otworzyć naprawdę całkiem przyjemny skrót. I chyba... Tak, proszę bardzo, mamy skrót. Ale tu Kodamy nie ma. A przynajmniej ja nie widzę, żeby tu Kodama była. A wydaje mi się, jakby ta Kodama była na tym poziomie, gdzie jesteśmy, nie? Więc może... A tutaj była. Okej, dobra. Mój błąd. No ale został już naprawiony. Na szczęście tutaj już błąd został naprawiony. Ale tak czy siak, ten skrót na pewno nam się przyda. Ponieważ... No, troszeczkę nam to przyspieszy podróż. Pamiętajmy, że jesteśmy już raczej bliżej końca niż początku historii Nio. To jest najdłuższa seria na kanale, jaką do tej pory miałem. Wcześniej najdłuższa seria była bodajże z Dark Souls 3 albo Dark Souls 2. Ale chyba bardziej strzelam pod Dark Souls 2. Ona była dłuższa, bo ogólnie dwójka w serii Souls jest najdłuższa ze wszystkich. Wiadomo, to też kwestia tego, jak ktoś gra, wiadomo, może być krótsza, może być dłuższa, ale jeśli chodzi o samą zawartość, no to Dark Souls 2 jest po prostu największym tworem, jeśli chodzi o tutaj From Software i jeśli chodzi o serię Souls, w sensie Dark Souls jako takie, tak? Nie mam pojęcia, jak jest długie Bloodborne na przykład. Tego nie mam pojęcia, więc tutaj już odsyłam się do serii, do sekcji komentarzy, żebyście mi powiedzieli, co jest dłuższe.
Ja oczywiście oglądałem Bloodborne, no bo nie grałem z racji braku PlayStation 4. Tak czy siak. Niestety, nie przejdziemy tutaj. Czyli w sumie ten skrót chyba nie będzie potrzebny. No, tak czy siak, oglądałem oczywiście Bloodborne, bo no, jak już wspomniałem, nie mam PS-a 4. Ale szczerze mówiąc, przynajmniej na moje odczucie, Bloodborne jest mniej więcej tak długie jak... Inaczej, troszeczkę dłuższe od Dark Souls 3, przynajmniej mam takie wrażenie. Chociaż może być bardziej rozbudowane, także potencjalnych fanów Bloodborne'a przepraszam, jeżeli obraziłem teraz tym zdaniem. No ale to już jest po prostu no, takie wrażenie, tak? Z drugiej strony pamiętajmy też, że przynajmniej ja oglądałem akurat bodajże dema, jak odgrywał. No i nie raz, nie dwa pewnie to już przeszedł, więc dla niego... przejście Bloodborne'a, no to jest już coś o wiele prostszego niż dla potencjalnie nowego gracza, nie? Więc to taka tylko uwaga. No dobra, ale fajnie, tutaj odkryliśmy to, wszystko fajnie, tylko jakby dalszego przejścia nie widzę. Gdzie to jest? Musimy się udać. W sumie cel nam pokazuje tutaj. Tylko tam nie widziałem przejścia, może jest, tylko nie zauważyłem. A tutaj? Czy ja się nie cofnę przypadkiem? Bo ja tu chyba się cofam. Tu też mamy przejście. Mam nadzieję, że nie robię właśnie takiego... Chociaż nie, tutaj na pewno bym był. Gdybym się cofnął. Dobra. To raczej nie byłoby tego... tej chmury, można powiedzieć. I okej, że tak się wyrażę. Dobra, wyleczę się na wszelki wypadek. Cholerne, długoszyjne bestie. I... pięknie oberwał, ale... ja też oberwałem, ale dobra, padł. Świetnie. Leczymy się. Aby tylko nie podejść za blisko tutaj tej krainy yokai, po to, żeby nie sprowokować. Oho. Leczymy się, leczymy. Dobra. Pięknie. I dobijamy. Tylko gdzie jest mumio? Gdzie jest mumio? Pytanie. Nie muszę, że gdzieś spadła. Oby nie. Oby nie. Dobra. Wchodzimy tutaj. I co mamy? Enkiego. Okej. Okay. Nic specjalnego. Chociaż pewnie zaraz pożałuję tych słów, ale raczej nie. Dobra, używamy oczywiście naszej mocy, bo dlaczego mamy z tej nie skorzystać, skoro jest taka opcja. Trochę tutaj zaszarżowałem, jeśli chodzi o wykorzystanie mocy, ale pięknie, dobra, elegancko. Póki co idzie niezwykle sprawnie. Zobaczcie, ile tutaj mamy grobów, nie? Ale to prawdopodobnie dlatego, że gracze, którzy tam... którzy tam ruszyli w to miejsce, po prostu tak z automatu pobiegli i pożałowali tego. Pięknie, dobra. Na pewno idziemy w dobrym kierunku, bo... Mamy głos Tokichiro, moi drodzy, naszego starego druha, który naprawdę zapędził się za daleko. Dobra, używamy teraz ostrza. Pięknie. Amrita. Zawsze się przyda. Zobaczcie, że mamy już ponad 400 tysięcy Amrity. Naprawdę pięknie. A jeszcze troszeczkę i będziemy mogli sobie postać ulepszyć o kolejny poziom. Przy okazji, już kawałek drogi żeśmy przebiegli. Więc fajnie byłoby sobie odblokować skrót, ewentualnie potencjalny nowy chram. No i nie wiem, czy widzieliście, ale mamy tu w pobliżu Kodamę. Oho. Pancerz. Dobra. Na spokojnie przede wszystkim. Pięknie. Wykorzystaliśmy akcję, że akurat ulepszył broń. Ha!
Ucz się, synek. Ale dobra, nie lekceważymy go. Póki co spamie jeden atak. Wstawaj, 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 wstawaj. Dobra i pięknie. Uciekamy. A skubaniec się wyleczył. Dobra, pięknie. Po plerach i dobijamy go. Sporo ma tutaj swoich obrońców Tokichiro, tylko pytanie, moi drodzy, pytanie brzmi podstawowe, czy oni wiedzą, kim on jest? Że został opętany przez moc kamieni dusz oraz prawdopodobnie przez tego starca, chociaż pytanie, czy to starzec, nie? Na pewno przez postać w tym kapeluszu i w tych czerwonych oczach. Przy okazji, mamy tutaj broń elegancką, więc głupio byłoby z niej nie skorzystać, tylko aby wycelować. Pięknie, 12 tysięcy. Aha, okej. Okay. Poszło mega sprawnie. O, skubaniec, kolejny. Wiecie co, mamy magię Onyo. A, uniknął. Ale tego już nie uniknął. Dobra. Kolejny włócznik. Niedobrze. Dobra, bijemy. Dobra i... No i po nim. Skubaniec uniknął, no. Wykorzystał to, no. Ależ tego nie przewidział. Schemat Kowalski, hełm podwójnego pierścienia. Kolejny podwładny padł. Ciekawe, gdzie jest Mumio, bo ona była z nami i nagle zniknęła, nie? Dobre pytanie, co się z nią stało. Może podczas wędrówki przez te przejścia po prostu spadła. To jest akurat bardzo prawdopodobne, że tak mogło się stać. Dobra, likwidujemy oczywiście kamienie dusz i zbieramy, wszystko zbieramy. Tutaj chyba gdzieś powinna być Kodama, bo wiem, że na kolejnej platformie powinna być. Swoją drogą nie wiem, czy... inaczej. Dziwne, że ci żołnierze nie zwrócili uwagi na to, że po pierwsze mamy tu nieumarłych, w sensie no yokai jako takich, plus do tego ta... Kurde. Sama forteca, nazwijmy to, no wygląda dosyć specyficznie, jakby nie patrzeć. Dobra, szkielet łucznik padł i teraz wykorzystamy tutaj mocniejszą artylerię i dobijemy tego typka, a przynajmniej go mocno zranimy. A jednak i okej. To wiele tłumaczy. Weźmiemy sobie zapalającą amunicję i... No nie. Teraz. Dobra. Przeżył. No tak. Dlaczego mnie to w ogóle nie dziwi? Dobra, dobijmy go. Ha! Zobaczcie, już mamy prawie 700 tysięcy amryty, nie? Dlatego wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem było właśnie wzięcie tutaj błogosławieństwa amryty, bo leczenia aż tak nie potrzebujemy, wbrew pozorom. Natomiast amryta zawsze się przydaje, nie? Skubaniec. No nie, mało mi... No... O leczeniu mówiłem, nie? I zaraz bym tego bardzo pożałował. Aha, pięknie. I dobijamy. I kolejne tysiaczki wpadają. A teraz tego sobie załatwimy po cichu. Uwaga. Elegancko. A już nas tutaj się czaił, ale daliśmy radę i... Skubaniec. Chyba, że... Bo tak, tutaj tą wielokalibrową, czy chyba dużokalibrową? Nie, to tak bez sensu. Dużokalibrową?
broń o zwiększonym kalibrze zostawimy sobie na mocniejszych przeciwników, bo tego możemy bardzo łatwo załatwić w ten sposób. Dobra. Nie chcę tak podchodzić do tego miejsca, tak wiecie, lekką ręką, bo mogę się bardzo zdziwić. O, proszę bardzo, na przykład tutaj bym podbiegł i byłbym akurat na ostrzał. Dosyć wrednie by to było. I teraz tak, tu mamy drabinę, którą możemy wykorzystać do zejścia. Myślałem, że to jest jakiś tego rodzaju skrót, ale nie. Dobra, to jest ten... O, właśnie ten... O, tak, wiedziałem, że to on. Dlatego, że miał taką poświatę charakterystyczną. Dobra. Pięknie. Załatwiony. O nie, kolejny. Kurczę, nie lubię ich strasznie. Wiem, powtarzam się, ale no serio, nie cierpię ich. Są strasznie denerwujący. Oho, jeszcze się jak odkręci. Zresztą ten potwór powstał akurat, ten yokai, został wykorzystany w Nioh 1, pamiętam. Strasznie wredna sprawa. Byli przesadzeni wręcz. Oho. Przeklęty umie bozu. Pokaż swój rdzeń. Pokaż rdzeń. O, właśnie. I dobijamy. Szkoda, że nie miałem akurat tego yokai, który jest odpowiedzialny za ataki błyskawicą, nie? Wtedy taki umibozu jest w zasadzie na strzał. Dziwne, nic tutaj nie mam. Nie ma ani Kodamy, ani nic. Aż by się prosiło, żeby coś takiego umieścić. Ale akurat nie. Ale akurat nie. Dobra, więc udało się wyczyścić to miejsce z przeciwników. Trochę wpadło nam amerity, zresztą bardzo dużo. Zobaczcie, ile tego mamy. Mamy 814 tysięcy, także no mnóstwo. I teraz pytanie, dokąd się teraz udać? Mamy tutaj mgłę, ale fajnie byłoby mieć tutaj jakiś chram, cokolwiek, albo chociaż dość pokaźny skrót, żebyśmy nie musieli się martwić o ewentualny zgon, nie? Ale ja tu nic takiego nie widzę. Nic tu nie widzę. Tu akurat był łucznik, który chciał nas atakować. No dobra, oczywiście wykorzystamy naszą magię Onmyo, no bo jakby nie patrzeć, od tego ona jest, żeby walczyć w tego typu sytuacjach. Także zobaczymy, co tu jest. A mamy tu Enkiego. No dobra, tragedii nie ma. Ale też oczywiście nie lekceważymy go, bo może być śmiertelnie niebezpieczny. Chociażby ten atak wyjątkowo wredny. Włócznie akurat, ten rzut włócznią nie jest jakoś specjalnie wybitny. Choć trzeba na niego uważać, bo może być bolesny. I... Ha! Pięknie! No i mamy go. Tego się nie spodziewał. I pilnował tutaj skarbu. Ciekawe, czy to nie będzie... A jednak nie. I kosmyk włosów ninja oraz ziołowe lekarstwo. Bardzo dobrze. Tutaj mamy w pobliżu gdzieś jeszcze Kodamę. Zaraz, nie, tutaj już zeszliśmy. Tylko ona chyba jest po drugiej stronie. Ona jest po drugiej stronie, więc my teraz nie zdobędziemy swoją drogą. Nie wiem, czy przyjrzeliście się, moi drodzy, ale mam nadzieję, że tak. Tutaj otoczeniu tego miejsca, no coś pięknego. Coś pięknego, moi drodzy. Graje na yokai. Pamiętacie, jak mówiłem o tym elektrycznym? Akurat tutaj jest. No niedobrze. Wiecie co? Nie, zrobimy inaczej. Ja przede wszystkim wzmocnię regenerację ki oraz swój pancerz, bo będzie niebezpiecznie. A i spowolnimy od razu jednego. No to spowolniłem. Dobra, osłabimy atak na pewno i spowolnimy. Dlatego. Dobra. Wykorzystamy moc kaszy, żeby go tutaj poturbował. Pięknie, dobra. Po jednym.
i jeszcze rdzeń wojownika Magatsu. I tutaj mamy jeszcze tego akurat. No, ten jest akurat niespecjalnie skomplikowany. Uwaga! No, nie uniknąłem, ale... Ale przynajmniej zablokowałem. Dziwaczny żołnierz, bierzemy go. I teraz... Aha, tutaj mam przejście, okej. Okay. Ty i Mumio rozdzielacie się. Tylko, że my z Mumio tutaj nie byliśmy w ogóle. Gdzie jest Mumio? To jest dobre pytanie. Zaraz, tu gdzieś była Kodama jedna, tylko... Gdzie ona, kurczę, jest? Dobre pytanie. Wiem, że ona była gdzieś w pobliżu. A o, tam widzę jedną. Tylko czy ja jak tu zeskoczę, o ile mogę zeskoczyć... Czy jakoś potem będę mógł wrócić sensownie? Wiecie, zeskoczyć to jedno, tylko potem czy ja będę jakoś w stanie wrócić. A gdzie to prowadzi w ogóle? Bo tak, nie wiem czy ja bym w ogóle doskoczył do tego miejsca. Tutaj sprytnie jest zatkane tymi pnączami, nie? Dobra. Trudno. Nie ma co też specjalnie przedłużać. Tu też mamy jedną niedaleko. Jeszcze trochę lipa. Tak zostawić dwie. To byłoby bardzo słabe. Ale może jakoś z innej strony da się przejść. To też jest bardzo prawdopodobne. Dobra, kurczę, fajnie byłoby. Fajnie, fajnie. O, właśnie, chram mieć. I to już jest naprawdę bardzo pomocne. Przy okazji, dlatego, że mamy praktycznie milion amrity, nie? I ile możemy mieć poziomów? Jeden. Więc damy sobie w magię, bo akurat jest na poziomie 39, teraz wchodzi na 40, więc już jest naprawdę nieźle. I skoro mamy już... Tylko zaraz, czy ja tutaj nie byłem? Oczywiście, że tutaj byłem. Ja się zacząłem kręcić w kółko. Dosłownie. Ja poszedłem sobie tutaj, a tędy wróciłem. Naprawdę? O kurcze. Lipa. Powiem wam, że lipa. Bo jeżeli tak... No to jest problem. Jest dosyć spory problem. Bo to znaczy, że się kręcę w kółko. A nie powinno tak być. Nie powinno. Trzeba jakoś się przedrzeć dalej. Tylko pytanie jak? Tutaj mamy taki naprawdę... poziom. Dosyć... Powiem wam szczerze, strasznie taki... labiryntowy, nie? I jest lipa. Jest straszna lipa. Chyba, że zaraz. Bo tutaj mamy Kodamę i ona jest sprytnie pewnie gdzieś ukryta. Albo na dachu, albo tutaj zaraz obok. No, oczywiście, że tutaj obok. Dobra. Więc przynajmniej jedna jest odnaleziona. Tylko pytanie teraz, jak zdobyć tą drugą, która jest tutaj na dole. Widzimy ją ewidentnie, ale dostać się tam... Nie wiem, czy się dostanę. Bo jakbym tutaj tak zeskoczył, prawdopodobnie zeskoczy temu wojownikowi na głowę. A nawet nie, nie mogę zeskoczyć. Proszę bardzo. Więc trzeba jakoś przejść tamtędy tylko. Kurczę, teraz się znowu cofać. I cały czas jakby krążymy wokół jednego chramu. Co też jest dosyć dziwne. Bo... Wydawało mi się, że idę dobrze, tak? Odkryliśmy ścieżkę, której wcześniej nie udało się odkryć. Tam mamy jeszcze jakąś ścieżkę. Zobaczymy jeszcze tamtą. Może została odblokowana, kto wie. Chyba tak, moi drodzy, bo ona wcześniej chyba była zamknięta. No, tak mogło być. Tak mogło być. Tamto jedno Kodamę, trudno. Swoją drogą... Oho, mamy tu... Kilku wojowników. Wolałbym, żeby oni byli już martwi. Szczególnie tamten jeden. Nie wiem, czy widzicie, ale jest dosyć charakterystyczny. Dobra, załatwiony. Kolejny włócznik. Dziwne. Znaczy nie to, że jakoś się specjalnie, wiecie, dziwił, nie? Ale... Znaczy dziwił, był zaskoczony może, inaczej.
kurczę. Kółko mi się odbiło, nie tak jak trzeba. A nic z tego. Jest spowolnione bodajże przez moc oczyszczenia broni. Bardzo dobrze. Ha! Dobra, trochę go spaliliśmy. Myślałem, że będą większe obrażenia od elektryczności, ale no szału nie widzę. Jeszcze osłabimy jego atak, bo czemu nie? W sumie bardziej by się pasowało... Bardziej by pasowało o jego obronę osłabić. Ale z drugiej strony... Pięknie. Odblokowane osiągnięcie 7 cudów. Ktoś chyba jeszcze będzie tutaj do walki z nami wystawiony. Dobra, kolejna Kodama. Ta jedna Kodama, co tam zostało, no trudno. No, nie, na razie nie mam do tego głowy. Zobaczymy, dokąd to prowadzi. Możliwe, że do bossa już. To też jest bardzo prawdopodobne. Tak, moi drodzy, będzie boss. Wiecie co? Spróbujmy sobie raz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? Oj, Tokichiro, co się z tobą stało? Swoją drogą walczymy ponownie z naszym starym druhem. Trochę słabo. Dobra, spowolniony. Osłabiony pancerz. I jeszcze atak, na wszelki wypadek. Potężne obrażenia, ale jego wcale nie są słabsze. Ale nasze naprawdę są dobre. Naprawdę są dobre. Tylko trzeba odpowiednio trafić. Pamiętajmy, że on ma dwa ostrza, czyli jest no, stosunkowo szybką postacią. Więc dobrze by było, gdyby jednak uważać na ataki, szczególnie na jego naprawdę potężne ataki. A przypominam, że jest osłabiony. Dobra. Pięknie. Bardzo dobrze. Tylko... An tak, on jest teraz traktowany jako yokai, więc nie możemy go jako tako, wiecie, dobić w przypadku jak człowieka. Dobra, pancerz. Gdzie on jest? Skubaniec. Dobra, regeneracja ki. Leczymy się. Dobra, mamy to. Skubaniec taki. O nie, nie to! Kurczę, nie to. Leczymy. Dobra. Kurde. Mogę wykorzystać kaszę teraz. Ja cię kręcę, nie? Ale już zobaczcie. Pierwsza potyczka i w zasadzie utracił połowę zdrowia. Wiecie co? Jeszcze raz spróbujemy z nim zawalczyć, bo w sumie jestem pewien, że jestem w stanie go pokonać. Znaczy na pewno jestem w stanie go pokonać, tylko tak powiedziałem, to pierwsze podejście było takie, no wiadomo, próbne. My sobie teraz tych wrogów olejemy, bo w sumie dlaczego mamy z nimi walczyć drugi raz? Bez sensu. Więc załóż sobie wzmocnij pancerz, wzmocnę sobie regenerację ki i wchodzimy sobie na bossa, na Tokichiro, wersja 2.0, można tak go spokojnie nazwać. Tylko pierwsze, najtrudniejsze, o właśnie, spowolnienie. Teraz już będzie prościej. Pancerz. Przynajmniej wiemy mniej więcej jego ataki. Znaczy to, że wiemy, to inna bajka, ale jedno jest pewne, no będzie na pewno troszeczkę prościej, nie? Z naciskiem na troszeczkę. Oho, i teraz...
ten jego szaleńczy atak. Dobra, bijemy. Naprawdę, obrażenia są piękne. Nie ma co się oszukiwać. Dobra. Dobra, osłabiamy. Spowalniamy go. Dobra, udało się. Pancerz. I atak. Dobra, bijemy. Aha. Właśnie. Kurde, nie. Leczymy. Dobra. Ha, nie teraz. Pancerz. Skubaniec, no. Dobra. Cyk. No nie to! Znowu! Znowu się pomyliłem. Aj! Dobra. Nie to. Dobra. Zmieniamy się w yokai. Nie ma co. Bo tak będę tracił zbyt dużo tutaj życia, nie? I wiecie, o co chodzi. A zobaczcie, jak mnóstwo my życia mu teraz zabraliśmy. Dobra. A tego nie znałem. Zaraz, to cały czas kraina yokai. No kurczę, nie. Kurczę, tak, przez błyskawice jestem spowolniony. Dobra, ale tutaj wróciła już normalna kraina. Więc chociaż tyle. Pancerz sobie wzmocnię. Chyba w ostatniej chwili. Dobra, leczymy. No kurde. No nie, bez przez... Dobra, moi drodzy, zaczniemy sobie walkę już tutaj w następnym odcinku. Także, no, wyszło tak średnio. Już teraz było o wiele lepiej. Myślę, że następne podejście już będzie na pewno lepsze. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i zapraszam do następnego odcinka, gdzie ponownie zmierzymy się z Tokichiro. Także do usłyszenia, moi drodzy.